Te drzewa rosnące przy ulicy 27 grudnia urosły już do rangi pewnego symbolu. Od kilku tygodni nieprzerwanie jest głośno o sporze między społecznikami a miastem o los leszczyn i platanów w kontekście przebudowy centrum. Państwo widzicie ten absurd? Tak? Usunąć drzewa, które wspaniale 45 lat rosną, w niesamowicie trudnych warunkach, adaptowały się i teraz posadzić nowe roślinki, bo to nie będą jeszcze drzewa, tak? Tylko małe roślinki, które nie wiadomo czy przeżyją w tym środowisku. Tak? Drzewa są dziś w umiarkowanym stanie fitosanitarnym, mają skrajnie złe warunki do wzrostu, mają bardzo małe powierzchnie pozwalające na rozbudowę systemów korzeniowych, mają bardzo ubity grunt i pozostawianie drzew w tym miejscu jest po prostu znęcaniem się nad nim. Burzliwe dyskusje podczas spotkania, do którego doszło między urzędnikami a aktywistami w minioną środę, nie przyniosły przełomu. Miasto jest nieugięte i sprawa zdaje się być przesądzona. Leszczyny znikną z 27 grudnia. Część z nich zostanie przesadzona. W pierwotnym założeniu miały one zostać przesadzone do parku Rataje. Teraz jednak to założenie nie jest już takie oczywiste. W tej chwili miasto utrzymuje, że część leszczyn z 27 grudnia chce przenieść do innych miejsc w centrum miasta. Niezależnie od tego, gdzie drzewa zostaną przeniesione, powinny być do tego dobrze przygotowane. Te drzewa powinny być przesadzane w terminie agrotechnicznie odpowiednim. To znaczy z reguły po zrzuceniu liści, czyli to jest najwcześniej od połowy października do połowy maja. To jest okres agrotechniki odpowiedni do przesadzenia. Jak tłumaczy dendrolog, o przygotowaniu do przesadzenia tych drzew, takim jak ich okopanie, osypanie ziemią kompostową i zagęszczenie zewnętrznych systemów korzeniowych, nie będzie mowy. Wszystko ze względu na szybki czas realizacji inwestycji. Spór o zieleń to jednak nie jedyny problem, który pojawił się przy realizacji projektu centrum. Kością niezgody jest też Okrąglak, a właściwie jego piwnice wychodzące poza obrys budynku. Kiedyś była tam podziemna obrotnica przeznaczona do rozładunku towarów. Teraz przez teren piwnic ma przebiegać nowe torowisko. By zrealizować nową relację skrętną przy okazji przebudowy wspomnianego skrzyżowania na ulicy, między ulicą Gwarną a Mierzyńskiego, musi dołożyć dodatkową relację skrętną torową. By to wykonać, musi rozebrać 70 m2 swoich piwnic, aby wykonać odpowiednią konstrukcję pod przebieg torów i to zamierza robić. Właściciel Okrąglaka uważa jednak, że piwnice należą do niego, a nie do miasta i na ich rozbiórkę się nie zgadza. Dzisiaj nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami spółki. Jak poinformowało nas miasto, sprawa jest w sądzie. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.